przyjaciele. Halleluja. Dzisiaj mamy taki dzień, w którym będziemy uwalniać słowo błogosławieństwa nad jedną z par tutaj, nad tutaj zacnym Norbertem i zacną Anitą. Wzięli w piątek ślub cywilny przed wielkim polskim orłem w koronie. Jak należy. A dzisiaj w autorytecie Kościoła będziemy uwalniać. Zapraszamy Was na środek. Będziemy uwalniać słowo na nich. Chcemy też ich uczcić. Czemu wzięliśmy ich na środek? Ano wzięliśmy ich na środek dlatego, że nie znam słów piosenki. Ta piosenka powstała na spontanie. Napisał ją Artur. I chcemy tymi słowami pobłogosławić Norberta i Anitę. Ja byłam na kilku ślubach w swoim życiu i zazwyczaj widziałam wszystkie takie same. Wiecie, one wyglądały w sposób taki, że pastorzy nakładali ręce na młodych i mówili: niech Cię błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Nie chcę tak. Więc postanowiliśmy przygotować dla nich błogosławieństwo na nutę Krzysztofa Krawczyka. Zachęcamy, żebyście zaśpiewali razem z nami. Poproszę tylko, żebyście stanęli tak, żebyśmy widzieli słowa. aby odbierać ludziom szczęście, które mają od Boga. Ojcze, my wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad Anitą, nad Norbertem. My uwalniamy Twoje namaszczenie w ich życie. My błogosławimy ich małżeństwo. Ojcze, błogosławimy każdą dziedzinę ich życia. Ojcze, my błogosławimy ich duchy, dusze i ciała. Błogosławimy ich każdy ruch. Błogosławimy każde działanie finansowe w ich życiu. Ojcze, my ustanawiamy do ich życia przychylność ludzi, przychylność władz. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy, że zły nie tknie ich w życiu. Ojcze, my ogłaszamy, że dzieci, które będą wspólnie wychowywać, będą, Ojcze, błogosławione na każdym kroku przez ich małżeństwo. Ojcze, my błogosławimy ich życie seksualne. Ojcze, my błogosławimy ich sprawy biznesowe. Ojcze, my błogosławimy ich służbę. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, a przydawaj im przyjaciół. Ojcze, a przydawaj im ludzi, Ojcze, którzy będą z nimi, Ojcze. Ojcze, a przydawaj im siły, Ojcze. Ojcze, niech te 120 lat życia na ziemi spędzają tutaj, Ojcze, w mocy Twojego Świętego Ducha. Ojcze, niech to małżeństwo będzie przykładem, świadectwem i światłem dla innych, Ojcze. W imieniu Jezusa, a zachowaj ich od wszelkiego zła, zachowaj ich od wojny, zachowaj ich od ubóstwa, zachowaj ich od wszelkiej choroby, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa, my autorytetem Kościoła uwalniamy to namaszczenie do ich małżeństwa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Hallelujah. Halleluja! Halleluja, przyjaciele! Do namaszczenia się biegnie! Halleluja! Taki mocny jest Przemek. Jak wyściskacie, rozstawiajmy krzesła i płyniemy dalej. Przeciwnicy rozchodów i ponownych zaślubin będą mieli radochę. Halleluja.